Życie w Bożym Królestwie to jest taki cykl, w którym się poruszam już jakiś czas, a dzisiaj chcę mówić na temat finansów, na temat pieniędzy. I dzisiejszy temat będzie finanse i Bóg. W związku z tym, że to jest bardzo obfity temat, bardzo obszerny, przepraszam, temat, musiałem go podzielić na dwie części. Więc od razu mówię, że dzisiaj jest początek. W grudniu, kiedy będę miał kolejne zwiastowanie, będę mówił na temat finansów i my w Bożym Królestwie. Ale dzisiaj świadomy wagi tych tematów chcę położyć fundament, dlatego że bardzo łatwo jest wyrwać jakieś wersety z kontekstu. Bardzo łatwo jest wziąć jakąś jedną prawdę i powiedzieć, że to jest prawda objawiona i będziemy się tego trzymać. Nie potrafię w ten sposób podchodzić do tego, więc zawsze sobie układam, że wpierw rzeczy pierwsze. Czyli co Bóg miał na myśli, jak to Bóg zaczął i jaki jest Bóg, żebyśmy dopiero mogli wejść na nasz poziom. Dlatego, że tak naprawdę możemy często mieć takie naleciałości u siebie zaabsorbowane ze świata co do pewnych tematów. I dzisiaj też śpiewaliśmy taką pieśń Tylko z woli Twej, to była przedostatnia pieśń. I powiem wam, że kiedyś, dawno, dawno temu, kiedy otwierałem swoje przedsiębiorstwo, otwierałem swój biznes, jako już człowiek nawrócony, zacząłem się modlić: Boże, ale czy Ty masz wolę do mojej pracy? Czy Ty masz jakąś wolę do pracy moich rąk? Czy masz jakiś pomysł? Czy to jest jakaś rzecz, którą ja to muszę sam ogarnąć, a z Tobą się spotkam tylko w kościele? I to wystarczy. I przez te lata Bóg do mnie naprawdę mówił, pokazywał, ile w Biblii jest na temat finansów. Ile w Starym Testamencie, ile w Nowym Testamencie. Bóg mówi do nas na temat finansów, na temat pracy. Same przypowieści Salomona, słuchajcie, to jest tam w 1/3, to są rady, zasady, jak to dalej. I wierzę, że w Biblii są takie perełki poukładane, że Bóg pokazuje, że jeżeli będziesz szedł tą drogą, to ja ci będę błogosławił. Jeżeli będziesz robił to, to ja w odpowiedzi zareaguję w ten sposób. Takim przykładem może być bardzo prosta prawda zapisana, zresztą jako przykazanie w Starym Testamencie. Czcij ojca i matkę, a będzie ci się dobrze działo, tak? Czyli wierzymy w to dzisiaj? Amen. No ale my jesteśmy w Nowym Testamencie, no to jak? Biblia jest cała prawdziwa. Bóg mówi, on się nie zmienia. Jeżeli coś Bóg wypowie, to znaczy, że na tym Słowie Bożym Bóg osadził coś, co jest trwałe, co jest trwałym fundamentem. Więc jeżeli mówi, że czci ojca i matkę, a będzie ci się dobrze działo, to nawet będąc w Nowym Testamencie, ja mogę z tego korzystać, bo to jest prawda. Amen. I takich prawd mamy bardzo, bardzo dużo. Więc wracając do tematu finansów, pieniędzy, musimy się zastanawiać, co Biblia mówi na ten temat, bo jeżeli nie przyjmiemy biblijnego punktu widzenia, to przyjmujemy punkt widzenia ze świata, dlatego że coś nas wypełni. Nie ma w naszym życiu pustych przestrzeni. Albo go zapełnimy nauką biblijną, albo zapełnimy to nauką, które daje świat. A świat daje bardzo dużo nauki. W zasadzie od A do Z, cokolwiek byś chciał, to znajdziesz i tam można się podłączyć. Ale takim wersetem, który przekonał mnie, że warto iść za Bogiem w pracy, w biznesie, w finansach, są słowa zapisane w bardzo dziwnym miejscu. Księga Izajasza, 28 rozdział, 26-29 wers. I tam jest pewna deklaracja, zapisana tak, jak bym powiedział, tak ad hoc, gdzieś tam sobie wrzucona, zagubiona. I pisze tak, jego Bóg, o kimś tam, jego Bóg. Czyli mamy pierwszą sprawę, tożsamość, czy mówimy o swoim Bogu. Nie mówimy o Bogu dla kogoś tam, tylko czy Bóg, który jest Bogiem wszechmocnym, jest twoim Bogiem. Jeżeli jest, to możesz przyjmować to, co on ma dla ciebie. Jego Bóg, czyli ja mogę powiedzieć mój Bóg. Wierzę, że każdy z nas powie mój Bóg. Podsunął mu właściwe sposoby. I zakładałem mój biznes 30 lat temu i się zastanawiałem, no ale ja na ten temat kompletnie nic nie wiem. I to była prawda. Prowadzę przedsiębiorstwo dystrybucji chemii gospodarczej, kosmetyków i tak dalej, pracuję z takim towarem, sprzedajemy to w Polsce, za granicą. Ja na początku kompletnie nie miałem zielonego pojęcia o niczym. Wszystkiego się uczyłem. W zasadzie nawet nie miałem się skąd uczyć,
ale chwyciłem się tego słowa, mój Bóg mnie nauczy, dlatego że jestem mu wierny. I On ma coś do powiedzenia. Więc czytając te słowa, Jego Bóg podsunął mu właściwe sposoby. I to jest, słuchajcie, słowo do każdego z was. Może myślisz, ale ja nie prowadzę przedsiębiorstwa. Albo może myślisz nawet, nie wiem, ja jestem krawcową, albo tylko kierowcą, albo pracuję jeszcze w innym miejscu, a może już w ogóle nie pracujesz. To nie ma znaczenia, dlatego że Boże prawdy są uniwersalne, one są stałe i one są przeznaczone dla Jego dzieci. Amen? Więc Jego Bóg podsunął mu właściwe sposoby. On nauczył go, i tu jest mowa o rolnictwie, on nauczył go, możesz wstawić sobie tu cokolwiek, on nauczył go uprawy ziemi, on mnie nauczył prowadzenia firmy. Dla mnie osobiście cudem jest, bo ja tą firmę prowadzę 30 lat bez zmian. Świat już w międzyczasie, słuchajcie, zawirował 6 razy, obrócił się dookoła siebie. Ja jak zacząłem z dwoma wspólnikami, nic się nie zmieniło. Dalej prowadzimy w tym samym trybie, zmieniła się tylko skala. To się rozrastało i rozrastało, ale dalej jest firmą rodzinną. Więc on nauczył go uprawy ziemi. Przecież nie żelazem młóci się wykę, nie toczy się walca po kminie. Wykę młóci się kijem, a kmin wyłuskuje się laską. Ziarno się wygniata, ale nie bez końca. Młóci się je dokładnie, poddaje kołom wozu, lecz przecież jego konie go nie rozgniatają. To również pochodzi od Pana zastępów. On jest cudowny w radzie. Wielki w zapewnieniu trwałego czego? Powodzenia. Powodzenia dla swoich dzieci. Wielki, trwały w zapewnieniu trwałego powodzenia. Jeżeli idziesz Bożą drogą, jeżeli mówisz, Boże, to jest dział mojej pracy, pracy moich rąk, moich finansów, ja chcę wpuścić Cię do tej sfery, to Bóg będzie Twoim doradcą. Czy będziesz rolnikiem, czy będziesz hutnikiem, czy będziesz krawcową, czy będziesz kierowcą, czy będziesz miał pod sobą 100 ludzi, czy może jednego, czy może będziesz tylko pracownikiem. To nie ma znaczenia, dlatego że Boża rada będzie ci potrzebna w każdym czasie. W każdej chwili będziesz potrzebował Bożej mądrości, Bożych sposobów. I chodzi o to, żeby świat zobaczył, że nad tobą jest coś, czego być może nie będzie rozumiał. Że nad tobą jest pewne namaszczenie. Możesz być nawet studentem, ale będziesz widział Bożą przychylność, która prowadzi cię od strzału, że musisz podejmować decyzje, o których nie masz pojęcia i nie wiesz, czy masz iść w lewo, czy masz iść w lewo, czy masz iść w prawo. Czy masz w tym momencie zadzwonić do kogoś, czy dopiero za 4 dni. Wiecie, miałem takie sytuacje, że miałem impuls naprawdę weź, zadzwoń, do takiego przedsiębiorstwa, a uderzałem tam już od dłuższego czasu. Dzwoniłem, a właśnie myśleliśmy o Panu, może by Pan przyjechał do nas, zrobimy spotkanie. Owocowało to długoletnią współpracą. Nie chcę się tutaj rozwodzić w tej chwili, bo nie ma czasu, to jest jakieś elementy świadectwa. Więc Biblia mówi, że wszystko należy do Boga. Jego jest cała ziemia. I nie ma sfer, które są wyłączone spod Jego jurysdykcji. Chyba, że my je sami wyłączymy. Chyba, że sami powiemy, że Boże, ja będę operował z Tobą w niedzielę, bo jest fajnie, czy na spotkaniu, czy na modlitwie, ale teraz idę do pracy i na to mam swój własny sposób. Może być i tak, ale Boże błogosławieństwo. I Boży owoc, i Boże pomnożenie w tych sferach nie będzie się manifestowało. Bóg się manifestuje w tych sferach, do którego chcesz Go wpuścić, do którego Go wpuścimy. Weźmy taką sprawę, na przykład modlitwa o zdrowie, o uzdrowienie. Są kościoły, gdzie bardzo z dystansem do tego podchodzą. Jeżeli nie wpuszczamy Boga w sferę naszego zdrowia, to ta manifestacja też nie będzie się pokazywała. I to jest dokładnie w każdej, czy do kwestii relacji, czy do kwestii rodziny, czy do kwestii pracy, czy do kwestii biznesu. Dlatego, że Bóg ma dla ciebie plan w każdej dziedzinie. I ważne jest to, abyśmy mieli świadomość, że Bóg chce dawać nam trwałe błogosławieństwo, trwałe rzeczy, ale pierwsze patrzy na nasze serce. Co jest w nim numerem jeden? Kiedy patrzymy tak na Boga, często się zastanawiamy, nie będę się przed Bogiem otwierał, bo być może chce mi coś zabrać.
mam coś cennego, więc to jest moje. Ale kiedy Abraham szedł ze swoim synem na górę, aby go oddać, Bóg nie miał w zamyśle zabrać mu syna. Bóg chciał zobaczyć jego serce. I on mógł go zostawić i powiedzieć, i cieszyć się, i powiedzieć, to jest twoje dziecko, ciesz się nim, ale musiał być gotowy go oddać. Kiedy Bóg zobaczył w Abrahamie gotowość, Panie, oddaję ci wszystko, i to było wyrażone w sposób praktyczny, powiedział, tam jest ofiara zastępcza. Ty się ciesz ze swoim synem. I myślę, że to jest taka prawda, która dotyczy wielu sfer naszego życia. Możesz się cieszyć absolutnie wieloma sferami swojego życia. Pod jednym warunkiem, że Bóg w naszym sercu, w twoim i moim serce będzie numerem jeden. I On tego przestrzega. I jest w stanie naprawdę nam powierzyć wiele, wiele rzeczy. Nie dlatego, żebyśmy mieli się tak super, super dobrze, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, że Bóg szuka szafarzy do różnych rzeczy. To będziemy o tym mówić, nie chcę wyprzedzać tematu. Słowo obfitość. To jest takie słowo, które wywołuje kontrowersje. I to jest zrozumiałe, dlatego że słowo obfitość jest osadzone w bardzo różnych kulturach i różni ludzie będą różne rzeczy rozumieli pod słowem obfitość. Jedni będą rozumieli, że to musi być willa, jacht i dwa Mercedesy w garażu, a dla innych to będzie dach nad głową, jedzenie i rower, żeby się przepuścić. I to nie ma znaczenia, o jakiej sumie mówimy. Chodzi o to, co ty sam rozumiesz dla swojego życia pod wpływem Bożej obfitości. Więc różne definicje nas mogą gdzieś atakować, ale chciałbym was zachęcić do definicji biblijnej. Bo tak jak powiedziałem, ten temat chcemy oprzeć. Tą definicję znajduję w drugim liście do Koryntian, 9 rozdział, 8 werset. I tutaj czytamy, ja czytam i chcę się z wami podzielić, biblijną definicję obfitości. I to jest nic mniej i nic więcej. I pisze tak, Bóg jest w stanie wam obficie udzielić łaski, abyście zawsze we wszystkim mieli dostatek i coraz częściej brali udział w każdym dobrym dziele. Amen? Przyjmujesz taką definicję do swojego życia? Więc co to znaczy? Co to znaczy praktycznie? To znaczy, że żebyś był zabezpieczony w każdej sferze, w każdej swojej potrzebie i miał coś ponadto, ale nie po to, żebyś sobie sadził na konto, ale żebyś miał udzielać coś potrzebującym. Udział. Nie, aby mieć własny brak, ale żebyś miał ponadto. Więc to jest definicja obfitości. Bóg też jest w stanie wam udzielić obficie wszelkiej łaski, abyście zawsze, nie czasami, we wszystkim, nie w niektórych rzeczach, mieli dostatek i coraz częściej brali udział w każdym dobrym dziele. To jest biblijna definicja obfitości. Ale muszę wam powiedzieć jedną rzecz. Jeżeli przeczytamy to tak, jak teraz czytamy, to zostało wyrwane z kontekstu. I żeby spojrzeć dokładniej na to, co Bóg chce robić w twoim i moim życiu, albo przez co chce przechodzić do poziomu obfitości, musimy się dwa wersety cofnąć, bo apostoł Paweł do Koryntian pisze coś więcej. I od 6 wersetu czytamy tak. Pragnę bowiem podkreślić, kto skąpo sieje, skąpo też rządź będzie. Kto obficie sieje, obficie rządź będzie. Każdy więc niech się dzieli tak, jak postanowił w sercu. Nie z żalem albo z przymusu, gdyż Bóg kocha radosnego dawcę. I tutaj mamy klucz. W sercu sobie postanowił. Co sobie dzisiaj postanowisz w sercu? Jak siać? Jaki robić zasiew? Skąpy? Możesz sobie postanowić w sercu. Bóg tutaj nikogo nie przymusza. Możesz postanowić skąpy zasiew, ale nie oczekuj ze skąpego zasiewu obfitego plonu. Widzicie, Biblia nie mówi, że wszyscy mamy porówno wszystkiego. Owszem, zbawienie jest za darmo, zbawienie jest z łaski i dla każdego, ale potem przychodzą Boże zasady funkcjonowania w Królestwie Bożym, które musimy rozumieć, bo Bóg chce nas prowadzić do dojrzałości i będziemy się w tym kierunku lekko posuwać. Więc aby dojść do poziomu Bożej obfitości,
to pierwsze musisz sobie odpowiedzieć w sercu, na jakim zasiewie chcę jechać. Jaki jest w moim udziale? I tu nikt cię nie będzie zmuszał, ale Bóg widzi serce. Dlatego On mówi, że częściej, mocniej niż wszystkiego innego, to w przypowieściach Salomona, pilnuj swojego serca, dlatego że tam jest poziom decyzji. Poziom decyzji, co wypływa z naszej kieszeni, co wypływa z naszego portfela. A więc siew, żęcie, obfitość, błogosławieństwo, serce, dostatek i decyzja, to jest wszystko w tych właśnie trzech wersetach. Od początku do końca. Co powstaje w sercu, co wyschodzi na zewnątrz, jaki rodzaj zasiania, jaki rodzaj żniwa. Do tego chce nas Bóg prowadzić. Sianie i zbieranie to jest jedną z podstawowych zasad Królestwa Bożego. I o tym też będę mówił jeszcze później. Dzisiaj to tylko zaznaczam, dlatego że jest to bardzo ważne. I odnosi się nie tylko do spraw finansowych, do absolutnie całego naszego życia chrześcijańskiego. Rodzaj zasiewu, ilość zasiewu, rodzaj zbioru, jakość zbioru. Będziemy o tym jeszcze później mówili. Dlaczego Jezus to w ten sposób przedstawia? Dlatego, że mówi do nas w przypowieściach, mówił do poziomu rolników, mówił do poziomu rybaków, przedstawiał to w sposób obrazowy. Rolnik, kiedy zasieje, to nie siedzi na tym polu i palce ogryza, dlaczego tu jeszcze nie rośnie. Tak się stało, że kiedyś wychowywałem się w domu, w którym rolnictwo było podstawą funkcjonowania i znam dobrze te procesy. Kiedy był siew, to rolnik odchodził w pokoju i nie zastanawiał się, czy na pewno tam wzejdzie i nie zastanawiał się, ile tam wzejdzie, bo dobrze wiedział, że to, co wzejdzie, jest od jakości ziarna uzależnione i nie czekał, że już w końcu minęły 2 dni, a tu jeszcze nic nie wyrosło, to dlaczego? I myślę, że to jest taki dobry obraz naszego zasiewu. Kiedy mamy zasiew, to musimy mieć serce w pokoju, bo wiemy, komu oddaliśmy ten zasiew. I przychodzi czas. I ten czas nie może być presją dla nas, że robię coś, ale tu jeszcze nie ma zwrotu. Robię coś, ale ja jeszcze nic za to nie dostałem. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że jeżeli robisz zasiew, to jak rolnik odchodzisz w pokoju, a Bóg w zależności od swojej woli ten zasiew będzie pomnażał. Ale to pomnożenie przyjdzie. Ale to pomnożenie przyjdzie. Dlatego, że tak jest skonstruowany świat i on się opiera na Bożej woli. Więc odejście w pokoju, siew i żniwo łączy czas. I to jest prawda Bożego Królestwa. Tak się stało, że taka ciekawa prawda, że Bóg całe swoje majątności zdeponował na ziemi. Czy wiecie, że w niebie już nie ma pieniędzy? Ja jakoś jak to sobie uświadomiłem, to się roześmiałem, ale im bardziej myślałem, to jest prawda, że w niebie nie ma pieniędzy. Dlaczego? Dlatego, że cała jest Boża ziemia i On, tworząc tą ziemię, zdeponował to wszystko na ziemi. Zauważcie, to jest prawda. Kiedy Bóg chce ciebie pobłogosławić pokojem, radością, namaszczeniem, wszystkim, to przychodzi z nieba. To prawda. Ale jeżeli Bóg chce zrobić transfer finansów do twojego życia albo do życia Kościoła, to te pieniądze, widzicie, zbieraliśmy niedawno ofiarę. Ja nie widziałem, żeby pastor z miską stał i czekał, aż to spadnie. Po prostu szły koszyki i była decyzja każdego z nas, co tam dziś siejemy. Więc prawda jest taka, że w niebie nie ma pieniędzy, bo one już wszystkie są na ziemi. I Bóg tak naprawdę szuka zrozumienia, szuka ludzi, którzy udrażniają Jego transfery do Bożego Królestwa. I widzimy to na przestrzeni całej Biblii w zasadzie. Kiedy naród egipski, naród izraelski, naród powołany wychodził z Egiptu, to Bóg ich w niesamowicie błogosławił w czasie Paschy, tak? Tam się działy cuda, tam się działy znaki. Ale jeżeli chodzi o pieniądze, to naród egipski ich ubłogosławił tymi pieniędzmi. Oni dostali fizycznie te pieniądze od Egipcjan. Nie będziemy teraz to czytać, możecie sobie to sprawdzić w Biblii, ale jest napisane, że udrożnił serca Egipcjan, żeby oddali swoje majątności, kosztowności wychodzącemu ludowi. W innym miejscu jest napisane, że wręcz Izraelici złupili Egipt. Myślę, że oni ich nie łupili na zasadzie jakimś tam młotkiem, ale
po prostu była taka duchowa presja, że oni dali im całe... W księdze Ageusza są takie ciekawe słowa, ja przeczytam, one nie będą wyświetlane. Ageusz 2,7 pisze tak. Wstrząsnę też wszystkimi narodami i spłyną kosztowności ich wszystkich. Gdzie? Do domu chwały. I dom ten napełnię chwałą, mówi Pan zastępów. Ciekawe słowa. Bóg napełni dom, swój dom, chwałą swoją, ale kosztowności spłyną od innych narodów. I w zasadzie możemy tych przykładów mnożyć. Budowa świątyni króla Salomona to było tak samo. Ludzie przynosili majątności, złoto, kolczyki, cokolwiek na budowę. Bóg namaszczał ludzi do budowy, dawał im zdolności. Między innymi tam jest wymieniany Beasel, który miał nadnaturalną przychylność do prac ręcznych, ale kosztowności płynęły w poziomie. Odbudowa świątyni Ezedrasza, to jest też bardzo dobre, w księdze Ezedrasza, kiedy lud był powołany do odbudowy świątyni, są takie słowa 1,6. A wszyscy, którzy mieszkali wokół nich, koło narodu wybranego, który szedł i odbudowywał świątynię, wsparli ich srebrnymi naczyniami, złotem, mieniem, bydłem, kosztownościami, oprócz tego wszystkiego, co ofiarowali dobrowolnie. Czyli pierwsze ofiarowali dobrowolnie, a potem jeszcze wsparli. No to słuchaj, to są Boże cuda. To są Boże cuda. Więc możemy jechać dalej. Urodzenie Jezusa wstające, mędrcy, którzy przyszli. Będę jeszcze o tym mówił. Złoto. Po co to złoto? To nie było tylko, żeby sobie sztabkę gdzieś wstawił. To było zaopatrzenie, bo oni musieli uciekać do Egiptu, a w Egipcie trzeba było za coś żyć. Cała służba Jezusa. Przecież to namaszczenie szło z nieba, chrzest Duchem Świętym z nieba, ale zaopatrzenie szło od kobiet, które z Nim chodziły. Bardzo ciekawy moment, będę czytał jeszcze dalej. Więc widzimy, że Bóg szuka ludzi, którzy udrażniają swoje serce i ich czyni zarządcami. Tak samo jeszcze może wspomnę tylko Józefa w Egipcie, który z więzienia dostał się do stanowiska wicefaraona. Tak? Po co? Nie dla siebie, dlatego żeby zaopatrzyć w sposób fizyczny naród izraelski, który cierpiał głód. Więc my czasami boimy się mówić o pieniądzach, mówimy, korzeniem wszelkiego zła jest pieniądz, ale to nieprawda. Korzeniem wszelkiego zła nie jest pieniądz, miłość do pieniędzy. I to jest bardzo ważna sprawa, dlatego że pieniądz jest w kieszeni albo na koncie, a miłość do pieniędzy jest gdzie? W sercu, amen. Dlatego bardziej niż czegokolwiek, pilnuj serca. Bardziej niż czegokolwiek. Więc Bóg szuka ludzi, którzy staną się Jego przekaźnikami, Jego transformatorami, Jego zarządcami. Dlatego, że budowa Bożego Królestwa w jakiejkolwiek formie zawsze wymaga środków finansowych. Ale Bóg je zapewnił. Bóg jest zapewni. Widzicie, słuchajcie, ostatnio na nabożeństwie dużo się mówi, robimy różne akcje, tu ewangelizacja, tam, tu misja w Afryce. Za każdym razem kończy się tak samo. Potrzebujemy finansów. I te finanse płyną. Ja wierzę, że wiele serc jest otwieranych, że wiele serc jest pobudzanych do tego, aby to, co Bóg wlewa w serce poszczególnych ludzi, mogło być realizowane. To zawsze będzie wymagało zaopatrzenia. Więc pamiętajmy, nasz Bóg jest hojnym Bogiem. Kiedy myślimy o Bogu jako o Ojcu, to musimy wiedzieć, jakiego mamy Ojca. Więc mamy Ojca, który jest hojnym Ojcem. Jego inne imię jest Bóg El Shaddai. Co to znaczy? To jest Bóg obfitości. On sam siebie nazwał. Jestem Bogiem El Shaddai. Jestem Bogiem obfitości. To w przełożeniu znaczy, że Bóg, który karmi. Bóg, który zaopatruje. Który dostarcza do syta. Który daje więcej niż potrzeba. I jest cudownie, że nasze zbawienie jest w Jezusie Chrystusie, bo to jest prawda, ale to jest odbudowanie relacji z Bogiem, z naszym Ojcem. I dzięki temu możemy z powrotem wracać do społeczności, tak jak to Bóg zaplanował. Kiedy Bóg stwarzał człowieka, nie było w jego planie biedy. Dlatego mówię, że ja muszę zacząć od początku, żeby sobie to dla siebie poukładać. Jaki był zamysł Boga dla ciebie i dla mnie, kiedy
stwarzał człowieka. Więc nie było w jego planie biedy, nie było choroby, nie było ubóstwa. Bóg o sobie powiedział, o swoim stworzeniu, wszystko jest dobre. Powiedział nawet, wszystko jest bardzo dobre w jednym momencie. Dopiero konsekwencją grzechu człowieka jest to, że przyszła śmierć, choroba i ubóstwo. Jezus odkupił nas do tej pierwotnej relacji. Przyprowadził nas z powrotem przed Boży tron. Doprowadził nas z powrotem do miejsca, gdzie Adam mógł z nim się przechadzać w Edenie, w raju. Popatrzmy szybciutko na ten proces stworzenia. W pierwszej Mojżeszowej, nie będziemy już tego czytać, jest napisane, Bóg im błogosławił i umieścił w Edenie. Co to było za miejsce? To było miejsce, które było zaopatrzone we wszystko, co Adam potrzebował. Tam nie było jednego braku. Tam były dwie rzeczy. Tam była społeczność z Bogiem i pełne zaopatrzenie. Tak Bóg rozpoczął, jak gdyby zaplanował tworzenie człowieka na ziemi, jego funkcjonowanie. W pierwszej Mojżeszowej 2:11 miejsce, które stworzył dla człowieka, pisze tak, to jest końcówka 11 wersu, słynął on ze złota, bardzo czystego, jak również z żywicy oraz z kamieni onyksu. Więc Bóg umieścił w miejscu, gdzie jest człowiek, całe złoto, cały kamień. Dlaczego to zrobił? Dlatego, że splendor jego stworzenia był tak wielki, że on tworzył najpiękniejsze rzeczy. I teraz popatrzcie, człowiek został zwiedzony, ale to nie złoto było pretekstem do zwiedzenia człowieka. Diabeł, żeby cię zwieść, nie potrzebuje pieniędzy i nie potrzebuje złota. Jemu wystarczy jabłko. Zgadzacie się? Wystarczyło jabłko, pomimo, że tam było złoto i wielkie majątności i mógł zacząć diabeł tym szafować, co to sobie wybudujesz, co to sobie kupisz i tak dalej. Być może też by to było skuteczne, nie wiem, ale dla diabła wystarczyło jabłko, żeby zwieść człowieka. Więc to jest taki ciekawy obraz. Dalej czytamy w pierwszej Mojżeszowej, że po upadku człowieka, on stale prowadził człowieka do swojego błogosławieństwa, pomimo, że człowiek upadł. I tak przymierze Abrahamowe mówi tak, Pan powiedział do Abrahama, wyjdź ze swojej ziemi, zostaw swoich krewnych, to jest pierwsza Mojżeszowa 2:1-3, zostaw swoich krewnych, swój dom ojca, idź do ziemi, którą ci wskażę, a wywiodę z ciebie wielki naród i będę ci błogosławił. Rozsławię twoje imię, staniesz się błogosławieństwem. Będą błogosławione w tobie wszystkie narody, a gardzących tobie przeklnę i będą błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Więc zauważcie, że Bóg z powrotem, jak GPS, każdy, kto jeździ samochodem, używa GPS-a, ma taki obraz, że jak masz wprogramowany cel, miejsce końcowe, to nawet jak się zgubisz i skręcisz w lewo, w prawo, to z powrotem ten GPS cię wyprowadzi do tego miejsca. Ja mam taki obraz, że Bóg z człowiekiem właśnie podstępował. Człowiek upadł, człowiek zgrzeszył, stała się wielka tragedia, ale z powrotem obieramy kurs tam, gdzie to było zaplanowane. Będzie to naokoło, będzie to dłużej, będzie to wiele wymagało różnych rzeczy, ale kurs jest jeden. Ja cię prowadzę do swojej społeczności, która będzie dla ciebie błogosławieństwem, ale nie tylko dla ciebie błogosławieństwem, dlatego że w tobie będą błogosławione wszystkie plemiona ziemi, czyli my też. Czy to jest nadwyrężanie Bożego Słowa? Nie, dlatego że list do Galacjan mówi, że my jesteśmy w Chrystusie błogosławieni błogosławieństwem Abrahama. Tak? Może przeczytajmy, bo to jest bardzo ważne. Galacjan 3:14. A Jezus wykupił nas, dodaje słowo Jezus, wykupił nas, aby błogosławieństwo Abrahama stało się w Chrystusie, Jezusie, udziałem pogan. Tak, abyśmy obiecanego ducha otrzymali dzięki wierze. Czyli to, co Jezus wywalczył na krzyżu, to nie było coś, jeszcze raz powtórzę siebie, coś zupełnie nowego. To było odbudowanie relacji, odbudowanie zamysłu Bożego dla twojego i mojego życia. Dlaczego on wybrał Abrahama? Dlatego, że jego serce nigdy nie było w pieniądzach, chociaż był najbogatszym człowiekiem na ziemi. Jego serce było w relacji z Bogiem. On o sobie, Bóg o nim powiedział, że jest moim przyjacielem, pomimo, że był najbardziej zamożny. Więc Bóg wielokrotnie sprawdzał serce Abrahama i takiemu człowiekowi mógł zaufać.
Kończąc temat Księgi Mojżeszowej, jeszcze piąta Księga Mojżeszowa, 8:18. Pamiętaj zatem o Panu, Twoim Bogu, że to On dał Ci siły. I tutaj wracamy do Izajasza, którego, że natknął Cię i tak dalej, że On dał Ci siły, abyś doszedł do bogactwa. Inne tłumaczenia mówią do zasobności, bo bogactwo w zależności może nam się różnie kojarzyć, do zasobności. Potwierdził On przymierze, które przysiągł Twoim ojcom. Więc mamy się, kochani, do czego odwoływać. Widzimy, że nasz ojciec jest bogaty ojciec, to bogaty ojciec. Nasz ojciec ma plan, nasz ojciec chce, aby jego dzieci były błogosławione, ale będzie na początku patrzył na twoje i moje serce. Co w nim jest, na co będziemy stawiali. I teraz w kontekście tego słowa, że On daje ci siły, abyś doszedł do bogactwa, słowa Dawida, który w pierwszej kronik są zapisane 29:14, kiedy zbierano zasoby do budowania świątyni i Dawid mówi tak, przekazaliśmy ci to w modlitwie do Boga, ja to tylko przeczytam, nie będzie wyświetlone, przekazaliśmy ci to, co i tak mamy z twojej ręki. I te dwa, zestawienie tych dwóch wersetów pokazuje nam drogę, albo pokazuje nam taką klamrę, która powinna spinać naszą pracę, nasze finanse, nasze zasoby. Bóg daje ci siłę, a ty, kiedy to otrzymujesz, mówisz, Boże, to i tak wszystko jest twoje. Ja to mam jako szafarz, ale to i tak jest twoje. Mogę ci tylko oddać to, co i tak mi wcześniej przekazałeś. Więc kiedy zbieramy ofiarę, kiedy zbieramy dziesięciny, to tak naprawdę nie robimy łaski, nie robimy, nie wiem, wiecie, nie robimy łaski, że cokolwiek dajemy od siebie. Boże, mogę Ci dać tylko to, mogę Ci złożyć tylko to, co i tak mam z Twojej ręki. Nic więcej, nic swojego. Możesz powiedzieć, no tak, ale ja nie widzę tego błogosławieństwa u siebie. Może ja nie widzę tego pomnożenia. Ja widzę tylko u mnie w życiu brak, niedostatek. Nie wiem, czy wypada się modlić o takie rzeczy do Boga. Nie wiem, czy wypada w ogóle Bogu zawracać głowę moimi sprawami finansowymi. Chciałem cię odesłać każdego z nas do Księgi Sędziów 1:15. Tam jest przykład córki Kaleba, Asza. Ja na modlitwie jak tydzień temu się tym już dzieliłem. Córka Kaleba, która dostała swoje dziedzictwo od swojego ojca i tam jest napisana tak, dostała dziedzictwo i to była sucha ziemia, to była piaszczysta ziemia. I ona powiedziała tak, do Kaleba rzekła Asza, daj mi wiano, daj mi moje dziedzictwo. Dałeś mi suchą ziemię południową, daj mi więc także źródła wód. I Kaleb jej dał. Być może funkcjonujemy w suchej ziemi, być może mieszkamy na pustyni, ale jest przyzwolenie od Boga, aby wołać w tej sprawy. A Bóg, kiedy wołają Jego dzieci, to nigdy nie odwraca swoich ust. Jeżeli masz świadomość, że masz dziedzictwo w Jezusie Chrystusie, jeśli masz świadomość, że Bóg Ojciec jest Bogiem dającym, jest dawcą, On nie jest Bogiem zabierającym, to możesz przyjść z każdą sprawą, nawet z tym, że mieszkasz dzisiaj w suchej ziemi i chcesz, aby twoje dziedzictwo było pełne, a Bóg spełni tą prośbę, dlatego że ona się opiera na Jego postanowieniu, na Jego słowie. Więc to dla zachęcenia każdego z nas. Kiedy przychodzą takie myśli, musimy mieć świadomość, że to duchy ubóstwa będzie wysysał z nas siły duchowe, aby nie iść w stronę Boga, aby mówić, brak w twoim życiu, niedostatek w twoim życiu to Boży plan na ciebie. Może macie to czegoś nauczyć, ale to jest kłamstwo. Pamiętaj, że diabeł jest złodziejem, jest kłamcą i on przychodzi po to, żeby zabierać, a żeby dać chorobę, a żeby dać ubóstwo, a żeby dać przekleństwo i wszystkie inne rzeczy. Jakub przypomina, apostoł Jakub do swojego, do kościoła, kiedy mówi, do ludzi wierzących, mówi, że Bóg jest dobrym Bogiem, nie błądźcie w tej kwestii, że nic złego nie wychodzi, że wszystko dobre wychodzi od Boga i nie tam są słowa, nie błądźcie w tej kwestii. To znaczy, że można zbłądzić. To znaczy, że można przyjąć inną optykę.
tą optykę, którą daje świat, albo tą optykę, którą daje dokładnik, który daje przeciwnik. Bo jeśli nie nasączyliśmy tej sfery naszego życia Bożymi prawami, to tak jak powiedziałem, to nasączymy ją czymś innym, nasączymy innymi prawami, dlatego że nie ma pustki. W naszym życiu nie może być pustki. Bóg nas stworzył, a Jezus powołał do wolności, a brak finansów i brak zaopatrzenia powoduje brak wolności. Zgadzacie się z tym? Nie zawsze było tak, że... Albo czasami bywało tak, że... Byłem strapiony, bo wiedziałem, co mnie czeka, bo był zły miesiąc, albo coś się działo, albo był brak. I ja wiem, że człowiek, który ma niedobór finansowy, nie jest wolnym człowiekiem. Jego myśli krążą, jak z tego wyjść, co będzie, jak kredyt spłacić i jak dalej. Ja nie mówię, że kredyt jest zły, ale musisz mieć tą wolność finansową, że to ty panujesz nad kredytem, a nie kredyt nad twoim życiem. To jest bardzo ważna różnica. Myślę, że dojdziemy do tego miejsca, aby zakończyć, bo temat jest obszerny, tak jak mówię, chciałbym go dalej kontynuować na następnym zwiastowaniu, ale chciałbym go zakończyć właśnie tym, abyśmy byli świadomi, jakiego typu ojca albo jakiego ojca mamy w niebie. Bo jeżeli mamy zasobnego ojca, jeżeli mamy ojca pełnego majestatu, jeżeli spojrzymy na Jezusa, o którym będziemy mówić dalej jeszcze później i wiemy, że to był jego dom, gdzie on był wcześniej, tak? On był u ojca, on był w niebie. I dziś jego tron stoi dokładnie w tym miejscu, z którego on wyszedł, czyli u ojca w niebie. I jest to miejsce, które jest pełne chwały, pełne majestatu, pełne uwielbienia, ale też odpowiednio jak gdyby zbudowane, to nie możemy mieć obrazu, że Bóg ma dla nas ubóstwo przygotowane albo brak, albo niedostatek. Dlatego, że jesteśmy dziećmi najwyższego Boga. I myślę, że to jest taka pierwsza rzecz, którą musimy położyć jako fundament, aby potem posuwać się dalej. Dlatego, że Bóg chce dla twojego życia, dla mojego życia, a przez nas dla życia Kościoła i przez nas dla życia Bożego, dla rozwoju Bożego Królestwa uczynić wiele rzeczy. I często jest tak, że człowiek może być tym przekaźnikiem albo człowiek może być tym, który też będzie blokował. Dlatego, że tak stwierdzi, tak sobie postanowi w sercu. Kochani, pamiętajcie, głęboki zasiew, szczodry zasiew zawsze będzie powodował szerokie żniwo, głębokie żniwo. Skąpy zasiew objawia się skąpym żniwem. I to nie jest to, że wszyscy mamy porówno. Nie mówię teraz o finansach, ale mówię o podejściu, ale Bóg chce nas tego nauczyć, że ustanowił swoje prawa i według tych praw będzie patrzył na nasze życie i według tych praw będzie przychodziła Boża odpowiedź do tej sfery życia.